Drodzy zborownicy, drodzy internauci, zbliża się czas świąt Bożego Narodzenia, więc w ten sposób, tą drogą elektroniczną, dziś gościmy w waszych domach, co nas bardzo cieszy. Przy okazji wam, drodzy internauci, gdziekolwiek jesteście, skądkolwiek nas cały rok słuchacie, bardzo serdecznie chcę podziękować, że byliście z nami. Jest to dla nas wielką radością, że towarzyszycie nam, że przeżywacie ten rok wspólnie z nami, ze zborem Betel. I też zachęcam, byście to w kolejnym roku kontynuowali. Życzę wam z okazji tych świąt, które już nadchodzą, i wam wszystkim internautom rozsianym gdzieś po kraju i świecie, i nam, zborownikom, tego, abyście mogli te święta przeżyć w takim obfitym Bożym błogosławieństwie. Życzę wam też zdrowia, aby w tych trudnych czasach to zdrowie wam dopisywało, aby nikt z was nie musiał chorować przez te święta. I też chcę życzyć wam tego, co może często się mówi, co czasem może już jest wręcz takim sloganem, abyście naprawdę pamiętali o tym, by zaprosić solnizanta na ten dzień świętowania jego przyjścia, jego urodzin. Aby faktycznie Jezus był w centrum. Aby faktycznie Jezus był w centrum waszych rozmów, waszych czasu, które spędzacie razem z rodzinami. Aby On w tym wszystkim był pierwszy i najważniejszy. Chciałbym wam zostawić pewną dedykację z Bożego Słowa na kolejny rok. Jest ona zapisana w Księdze Izajasza. Jest to świąteczny werset, chociaż zapisany wiele set lat przed jego urodzeniem. Brzmi w ten sposób: albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. To słowo towarzyszyło mi, znałem go przecież od kilkudziesięciu lat, ale w tym roku stało się dla nas, dla naszej rodziny, dla naszych rodzin czymś absolutnie szczególnym. Odżyło, stało się czymś bardzo realistycznym, doświadczalnym. Jak wszyscy albo większość z was wiecie, nasz zięć w lipcu miał bardzo poważny wypadek samochodowy. Całe tygodnie trwała walka o jego życie, o jego wybudzenie ze śpiączki, o samodzielne jego oddychanie, później już proces rehabilitacji. I te słowa, te imiona Boga, które tu są zaprezentowane, stały się tak niesamowite w naszym życiu. Bóg mocny, Bóg cudów, okazał się Bogiem mocnym, Bogiem cudów. Michał żyje, Michał jest z nami, Michał funkcjonuje, przechodzi dalszy proces rehabilitacji. Dalsze słowo, imię Boga, które tu jest użyte, Książę pokoju. Chociaż przeżywaliśmy wiele może wzburzenia i wiele emocji, to jednak ten głęboki pokój od Niego samego był niesamowity. Ta głębia pokoju, która pozwalała żyć i funkcjonować. Książę pokoju. Kolejne imię to jest cudowny doradca. Och, jak wielokrotnie w trudnych sytuacjach, kiedy trzeba było podejmować różne grubsze czy drobniejsze decyzje, on zawsze służył radą, nigdy nie opuścił. I w końcu Ojciec. Ojciec odwieczny, Ojciec pełen miłości. Miłość ojcowska. Tak mocno jej doświadczyliśmy. Drodzy, życzę, raczej życzymy wam wspólnie razem jako małżeństwo, aby ten kolejny rok mógł być rokiem dobrym, aby oszczędził was w doświadczenia trudne, może nawet nie myślę o tak ekstremalnych, ale w ogóle o doświadczaniu bólu czy doświadczeń. Życzymy wam, abyście mogli przeżyć go bez takich sytuacji, ale jeśli one się pojawią, a przecież mogą, to nasze życzenie jest takie, aby te imiona Boga wam towarzyszyły, aby się okazał Bogiem mocnym, Bogiem cudu w waszym życiu, aby był księciem pokoju w trudnych okolicznościach, aby służył wam radą i w końcu abyście odczuwali jego miłość, ojcowską miłość. Bóg, który jest nazwany Ojcem Odwiecznym. Niech was Bóg obficie błogosławi i przeprowadza przez kolejny rok, życząc raz jeszcze wiele pokoju i błogosławieństwa na te święta od nas,
od naszej rodziny. Niech Was Bóg błogosławi.